Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak to mówią, mądrego warto posłuchać. No to posłuchajmy. Na pewno głos większość z nas, z was pozna. Ale zdarzają się naczynia przeponowe niezniszczalne. Bo te naczynie ma chyba około 12 lat, a może nawet ciut więcej. I mało brakowało, wyleciałoby na hasiok. Ale z racji tego, że zawsze sprawdzam, zanim wyrzucę, okazało się, że naczynie jest szczelne, suche i w dodatku trzyma ciśnienie. Więc membrana w środku jest szczelna. No to pacjent uratowany. Nie jestem do końca... I słuchajcie, jak to mówi Krystian, to raczej słów na wiatr nie rzuca. A tutaj mamy producenta tego naczynia, firmę Flamco. I bez powodu wam to nie mówię, bo w tym materiale jest temat Krystiana i jest temat właśnie naczyń przeponowych firmy Flamco. Dlaczego Krystiana? Dlatego, że on jest takim naszym troszeczkę guru internetowym, jeśli chodzi o hydraulikę. Dużo rzeczy pokazuje, bardzo ciekawie to opowiada i ma większe możliwości w temacie hydrauliki ode mnie. Dlatego ja pytając go tak po prostu, czy ma możliwość gdzieś tematu właśnie naczyń przeponowych, odezwał się tu i tam i okazało się, że firma Flamco bardzo chętnie dołączy do mojego projektu. Ja nie mam zasięgów akurat w tematach hydraulicznych, takich jak właśnie Krystian. I tym sposobem pojawiły się u mnie dwa naczynia przeponowe. I od razu jest pytanie, słuchajcie. Dlaczego tu jest dwa naczynia przeponowe, a nie jedno do tego bufora? Bo tutaj mamy bufor 900 litrów. No i wystarczyłoby do tego bufora jedno naczynie przeponowe 100-litrowe. Ale pomysłem Krystiana są dwa naczynia po 50 litrów. Także napiszcie w komentarzach, dlaczego są dwa naczynia, a nie jedno. To nie jest żaden konkurs, tylko taka bardziej, słuchajcie, ciekawostka. I z naczyniami przyszedł jeszcze zawór. Zawór, który bardzo się przydaje przy naczyniach właśnie przeponowych, bo możemy sobie za pomocą takiego zaworu ogólnie naczynie przymocować, bo tu jest śrubunek i możemy zamknąć układ centralny ogrzewania, żeby albo odpiąć naczynie i spuścić z niego wodę, albo po prostu sprawdzić ciśnienie. Ogólnie takie naczynia trzeba przynajmniej raz do roku sprawdzać, czy membrana właśnie nie szczeliła, czy jest ciśnienie, czy to działa prawidłowo. Także u mnie te naczynia będą tam, słuchajcie, będą podpięte tutaj pod bufor. Ja tutaj jeszcze dodatkowo mam jeden zawór, żeby mieć spięte dwa do kupy i dołożę sobie tutaj jeszcze zaworek spustowy, żeby właśnie z tamtymi osobno się nie bawić, to będę to miał dodatkowo. Ale jak trzeba będzie ściągnąć naczynie przyponowe, to po prostu użyję tamtego zaworu i wtedy je odepnę. I tak, jedno naczynie będzie tutaj, drugie będzie pod spodem, dlatego że one mogą stać, tak jak widzicie, tutaj jedno sobie stoi, albo być też w takiej pozycji przykręcone do ściany. Także takimi łapkami i u mnie będą przykręcone do ściany. Także tak to będzie wyglądało. W układzie będą się znajdowały. Akurat narysowałem do zasilania, muszę to zmienić i narysować te naczynia pod bufor. I tak, słuchajcie, ja tutaj pomalutku grzebię, ciepłomierze, nie ciepłomierze, uzbrajam bufor. Tak naprawdę trzyma mnie troszeczkę pogoda i trzyma mnie grzałka, bo będzie robiona na zamówienie. Także z tej strony pragnę zaprosić was na kanał Krystiana. Link będzie oczywiście w opisie, bo bardzo fajne rzeczy wrzuca, takie życiowe, że tak powiem, z jego pracy tak naprawdę, bo jest hydraulikiem, ale i nie tylko się tym zajmuje. No i firmie Flamco, że zgodziła się uczestniczyć w moim projekcie właśnie tego bufora i zobaczymy. Naczynia przyjechały na testy, także czy 9, czy 10, czy dłużej wytrzymają, zobaczymy. Będą wisieć na ścianie i będziemy obserwować. Ja wam dam znać na bieżąco.
Także tak to wygląda. Z mojej strony wszystko. Ja ogarniam temat dalej. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło i do następnego.